Dobry wieczór, bardzo witam serdecznie widzów i słuchaczy serwisu 100milocznym.pl. Kolejny program na żywo w tym tygodniu. Teraz jest mi miło gościć trenera 100 minut walocznym Piotra Górzędę. Dzień dobry, witam, cześć. Dzisiaj sobie porozmawiamy tutaj na temat przygotowań 100 mil olsztyn, 100 minut walocznym do tej rundy wiosennej Forbet czwartej ligi. No ale zacznę od tego, co się wydarzyło w grudniu. Dlaczego trener zdecydował się na propozycję objęcia pracy w drużynie rezerw? Przede wszystkim to, co już powtarzałem, będąc w radio, tak, że moim celem jako trenera jest prowadzenie zespołu seniorskiego. Zawsze chciałem robić sport. Nadarzyła się okazja, dostałem propozycję, więc myślę, grzechem byłoby nie skorzystać i tak się tutaj znalazłem przy tym zespole. Parę miesięcy wcześniej trener trafił do drużyny B1. drużyny juniorów, tak? Tak. Drużyna juniorów. No i jak trener tutaj do Olsztyna trafił, bo wcześniej jakby trener nie był kojarzony ze Stominą w ogóle. No tak, mimo tego, że urodziłem się w Giżycku, więc powiedzmy niedaleko. Z Olsztynem nie byłem związany praktycznie do tej pory w ogóle. Przyjeżdżałem tu, bo mam jakichś znajomych. Natomiast sprawy rodzinne spowodowały, że przyjechałem tutaj. Moja narzeczona urodziła dziecko. Po okresie macierzyńskim zdecydowaliśmy, że tutaj będziemy mieli większą pomoc ze strony jej mamy, czyli babci. Uruchomiłem swoje kontakty. Grałem z Igorem Biedrzyckim z Liczu Pruszków. Odezwałem się do niego z zapytaniem, czy szukacie tu trenera, czy jest możliwość zatrudnienia się w Stomilu. Zależało mi na tym, żeby to był Stomil, bo tak jak wspomniałem, sport to jest to, co gdzieś tam zawsze mnie interesowało, nie rekreacja, a Stomil no, jest marką największą tutaj w tym regionie, więc no, to było naturalne dla mnie, że Stomil to jest właściwy kierunek. Igor pracował tutaj wówczas w dziale scoutingu przy pierwszym zespole. Odezwał się do dyrektora akademii, pana Mrozika. No i gdzieś tam po nawiązaniu kontaktu doszliśmy do porozumienia i tak się tutaj znalazłem. No nie jest to łatwe zadanie, obejmując zespół, który jest na 14 miejscu w czwartej lidze z małą liczbą punktów, nie miał trener obaw? Znaczy, zawsze uważałem i nadal tak uważam, że sport to jest dziedzina dla ludzi odważnych. Jeżeli chce się coś w tym sporcie osiągnąć i znaczyć, no to trzeba czasami wybierać ścieżki nieoczywiste, trudne. Z drugiej strony, tak jak powtarzałem, to mogła być jedyna okazja w jakimś okresie czasu pracy jako samodzielny trener przy zespole seniorskim. Inaczej, jakieś propozycje były, tak? Natomiast jako asystent gdzieś musiałbym wyjeżdżać, czy gdzieś przy okolicznych tutaj zespołach pracować. Więc troszeczkę tutaj jest mi łatwiej, bo jestem na miejscu, jeżeli chodzi o logistykę. Natomiast oczywiście to nie miało jakiegoś tam większego znaczenia dla mnie. Wiem, w jakim jesteśmy miejscu, wiem, jakie mamy problemy, trudności do pokonania, ale z drugiej strony no nie podejmowałbym się tego, gdybym nie wierzył w siebie, w tych chłopaków i w społeczność Stomilu. Mówię tutaj przede wszystkim o klubie, o pierwszym zespole, tak, na zarządzających, o zarządzających klubem. Liczę, że wspólnymi siłami, odpowiednio rotując zawodnikami, jesteśmy w stanie się w tej lidze utrzymać. Jak minął okres przygotowawczy? Udało się wszystko zrealizować? W większości tak, natomiast mieliśmy w pewnym okresie, właściwie w tym okresie najbardziej wytężonej pracy, czyli w momencie obozu takiego dochodzeniowego, problemy z boiskiem. Dajtki nie nadawały się do użytku przez pewien czas, więc musieliśmy się posiłkować innymi boiskami, nie do końca w pełnym wymiarze. Więc to było jakieś tam, jakaś drobna przeszkoda dla nas, ale generalnie tak, jesteśmy zadowoleni z tego, jak przepracowaliśmy
ten okres przygotowawczy. Jestem sam bardzo ciekaw i też się nie mogę doczekać tego pierwszego meczu, żeby po prostu sprawdzić ten zespół w boju ligowym. Z drugiej strony też mam świadomość, że praca, którą wykonaliśmy, inaczej, zespół rezerw to zawsze jest taki zespół, który w zależności od tego, kto zejdzie z pierwszej drużyny do nas, będzie różnie wyglądał, więc my na treningach nad czymś pracujemy i fajnie to wygląda. Natomiast nie zawsze to będzie miało przełożenie na mecz, no bo wiadomo, że może być sytuacja, że w każdym meczu inni zawodnicy będą grali. Tak? Natomiast skupialiśmy się na pewno na poprawie indywidualnych zachowań zawodników, na rozumieniu przez nich gry, więc wierzę, że to, czego od nich wymagaliśmy, czego ich uczyliśmy, że będą to w stanie realizować w trakcie meczu. W rundzie jesiennej mówiło się sporo o tym, żeby ten zespół wzmocnić. Zresztą podobne zdania były na temat kadry pierwszego zespołu. To na pewno też was łączy. Oficjalnie do tej pory przyszedł jedynie Wiktor Bojarowski z Mrągowi. Mrągowo został wypożyczony. Ktoś jeszcze będzie na tym pierwszym mecz ze Zniczem Białapiska, o kim nie wiemy? Myślę, że nie zdążymy zgłosić poszczególnych zawodników. Jest jeszcze Tatsuya, zawodnik z Japonii, który czeka na papiery ze swojego kraju, żebyśmy mogli go zgłosić. Jest dwóch naszych trenerów z Akademii, czyli Maciek Kotarba, Sebastian Całka, którzy bardzo dobrze wyglądają teraz, bo przychodzą, trenują z nami. Maciek jest po kontuzji ciężkiej, więc też na razie na niego nie liczymy. Ale będziemy chcieli ich zgłosić, bo myślę, że to też będzie wartość dodana zespołu. Zresztą to widać na treningach. Dużo podpowiadają, przez to inni chłopcy też jakby otwierają się, też zaczynają więcej sobie podpowiadać, rozmawiać. Przychodzi to im bardziej naturalnie. Widać też jakość u nich, więc myślę, że jeżeli będą w pełni dyspozycji takiej fizycznej, to będą wzmocnieniem. Jest jeszcze jeden zawodnik testowany. Myślę, że w przeciągu tego tygodnia zakończą się rozmowy. Jest duża szansa, że do nas dołączy. Występował w trzeciej lidze. Na razie nie chciałbym zdradzać tutaj nazwiska, bo z tego co wiem, ma jakieś propozycje też tutaj z ościennych klubów. No a zależy nam na tym, żeby po prostu się wzmocnić i żeby nikt nam tych zawodników nie podebrał. Też wiadomo, że te transfery próbowaliśmy robić, dzwoniliśmy po różnych zawodnikach, różni zawodnicy u nas na testach byli, natomiast no, nie jesteśmy Krezusem i nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom finansowym niektórych zawodników. Jest to poziom, tak naprawdę piąty poziom rozgrywek w Polsce, tak? A żądania niektórych zawodników no, były, tak łagodnie mówiąc, bardzo wygórowane. Więc tutaj mamy głównie chłopaków ze swojej akademii. Inna sprawa, że też no, nie każdy chciał do nas dołączyć z racji pozycji, na której się aktualnie znajdujemy, więc opieraliśmy się raczej na zawodnikach, tych, których teraz ściągamy, młodych, ambitnych, takich, którzy chcą przede wszystkim się pokazać, zaistnieć tutaj w regionie, dostać szansę w drugiej lidze, bo też to jest nasza karta przetargowa, że rozmawiając z tymi chłopakami dajemy im do zrozumienia, że jest szansa na występy na treningi z zespołem drugoligowym, oczywiście po gdzieś tam pokazaniu tych umiejętności w zespole rezerw. Mocno trener liczy na zawodników z pierwszego zespołu. Była taka rozmowa z trenerem Bartoszem Tarachulskim. Jak to będzie wyglądało w trakcie sezonu? Ilu zawodników będzie mogło schodzić z jedynki do dwójki? Tak, na pewno bardzo liczę na to, że zespół będzie wzmacniany w każdym meczu, mam nadzieję, chłopakami z jedynki. Bo nawet jeden czy dwóch zawodników to już jest spora pomoc dla nas. Rozmawialiśmy na ten temat jeszcze zanim podjąłem tutaj pracę z prezesem Tymińskim.
że no liczę na to, że gdzieś tam będzie relacja czy współpraca między jedynką a dwójką. Rozmawiałem z trenerem Trachulskim też od razu, jak został trenerem pierwszej drużyny, mieliśmy spotkanie. No wiadomo, że to też no są pewne priorytety w klubie i my to rozumiemy, więc liczymy na to, że po prostu ktoś będzie do nas schodził. Dostaliśmy zapewnienia, że tak, że jeżeli dany zawodnik nie będzie grał w pierwszym zespole, a wiadomo, że też potrzeba minut tym chłopakom, którzy nie grają, no to będą schodzić do nas. Natomiast no, mam świadomość tego, jak wygląda też kalendarz rozgrywek. Wiem, że czy wszyscy wiemy, że teraz Stomil będzie grał mecze co 3 dni, więc też nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zawodników, o kwestie kontuzji, kartek, jakiegoś zmęczenia. Także prawdopodobnie będzie to z dnia na dzień taka informacja, kto do nas zejdzie, no i my się dostosujemy. Jeżeli nikt nie zejdzie, no to też wiadomo, no będziemy grać swoimi chłopakami. Rozmawialiście o tym w zespole, już tej takiej kadrze typowo drużyny, drugiej drużyny, na temat tych zejść, jak do tego zawodnicy podchodzą, no bo to nie jest takie dla nich komfortowe, bo trenują cały czas, dają się wszystko, a tu właśnie przychodzi zawodnik, który nie trenował i ma z miejsca pierwszy skład. No, zgadzam się, że to jest dla niektórych przykra sytuacja, ale myślę i mam nadzieję, że to rozumieją, w jakiej jesteśmy aktualnie sytuacji i też jakby nie mamy za bardzo czasu na naukę, musimy punktować, dlatego ci zawodnicy doświadczeni, liczę ja na to i myślę, że też wszyscy, którzy są przy klubie, przy zespole, że oni po prostu te punkty gdzieś nam pomogą zbierać. Z drugiej strony też pojęcie kadra, jakby nasz zespół, kadra tego zespołu to jest praktycznie cała akademia, tak można powiedzieć, bo ci wszyscy chłopcy, którzy są u nas w zespole, to jest rocznik 2.5, 2.6, 2.7, nawet 2.8. To są zawodnicy, którzy jeżeli nie zagrają u nas, mogą grać w zespołach A1, B1, więc jest miejsce dla nich, żeby ich gdzieś rozlokować. I też oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, nawet dzisiaj kilku chłopaków gdzieś tam wziąłem na indywidualne rozmowy, zakomunikowałem, że na ich pozycjach no jest spora rywalizacja i prawdopodobnie też z jedynki ktoś zejdzie, żeby uzupełnić tą pozycję. Przyjęli to, no tak jak przyjmuje to sportowiec, rozumieją, że w danym momencie są troszeczkę słabsi, mniej doświadczeni. Sami gdzieś tam wyszli z inicjatywą, że okej, pójdziemy do A1 i tam będziemy grać, tak. Jest też druga strona medalu tego, jak zmotywować tych piłkarzy z pierwszego zespołu, żeby schodząc do rezerw, nie odbębnili tego, a rzeczywiście dali z siebie 100% i pomogli w tym wygrywaniu tych spotkań. Ja uważam, że profesjonalny sportowiec, raczej nie trzeba go dodatkowo motywować. Oczywiście to siedzi w każdym człowieku, jakby każdy jest inny i każdy inaczej pewne rzeczy przyjmuje, inaczej jest wychowany, inne doświadczenia gdzieś tam w życiu przeszedł, przeżył. Natomiast no, jeżeli będzie trzeba kogoś motywować dodatkowo, no to ja uważam, że taki zawodnik nam nie jest potrzebny. Po prostu dostanie zmianę i nie będzie już więcej grał. A myślę, że trener Tarachulski też gdzieś temu przytaknie, bo widzę, jak podchodzi do swojej pracy, jakimi wartościami się kieruje i myślę, że podobnie myślimy, jeżeli chodzi o te kwestie właśnie zaangażowania i podejścia do meczu. No bo jesienią no były takie spotkania, gdzie bardzo dużo grało piłkarzy z pierwszego zespołu, chociażby na przykład w Olsztynku, który mecz został przegrany i to nie zawsze zdawało egzamin. No tak, no jakby jest takie ryzyko, że ci zawodnicy, którzy zejdą do nas, nie będą faktycznym wzmocnieniem. Ciężko mi powiedzieć, jakby, czy wyrokować, jak to będzie wyglądało, ale
Mówię, ja wychodzę z założenia, że jak ktoś wychodzi na boisko, to nieważne, czy to jest czwarta liga, trzecia, druga ekstraklasa, czy nie wiem, lekcje wychowania fizycznego, oczywiście z przymrużeniem oka, każdy powinien wyjść i po prostu dać siebie 100% maksa. Przynajmniej, no ja tak uważam, tak? Jeżeli ktoś uważa inaczej, no to nie jest sportowiec, tylko przebieraniec. A trener będzie wychodził na boisko? Był taki sparring z błękitnym pasem, jak dobrze tak, pamiętam, że tak. Trener wszedł na boisko i na bramkę strzelił. No tak, na razie bilans mam niezły, bo jeden mecz, jedna bramka. Zawsze powtarzam, że raz do roku to i kij od szczotki wystrzeli. Miałem akurat dobry dzień, więc się udało. Natomiast gdzieś tam biłem się z myślami, zastanawiałem się, czy jest sens, żebym się przebierał i z chłopakami grał. O ile w treningu gdzieś tam zdarza mi się to, nie odstaję jeszcze. O tyle w meczu uważam, że to byłoby troszeczkę ze szkodą dla drużyny. Nie tyle jeżeli chodzi o moją jakieś tam grę, umiejętności. Bardziej myślę, że przyda mi się na ławce, a inna sprawa, że też wymagając czegoś od chłopaków, jeżeli sam popełniam pewne błędy, a nie trenuję w tym momencie na 100%, więc te błędy na pewno by się zdarzyły, więc nie chciałbym też, no trochę byłbym niewiarygodny, tak? Mówiąc im, jak mają grać, co mają robić, samemu popełniać błędy, które jakby których oni powinni unikać, no trochę by się to gryzło i uważam, że nie ma na ten moment sensu. Zresztą nasi stoperzy wyglądają na tyle dobrze, że nie ma po prostu potrzeby. Ale może gdzieś tam jeszcze się zgłoszę i jak już naprawdę będzie sytuacja tragiczna, no to buty zawsze mam w bagażniku i na każdy mecz biorę i jak będzie trzeba pomóc zespołowi w taki sposób, no to pomogę. Ale na razie trener nie jest zgłoszony, żeby nie kusiło. To jest nie, teraz. Na razie nie. Piotrek Sztoń mnie namawiał, ale na razie temat ucichł, więc nie wracamy do Piotrek tego. Piotrek sam mógłby się zgłosić, no, chociażby na stałe fragmenty, żeby wchodzić sobie i dorzucić piłeczkę. No powiem w pole szczerze, karne. Że tak, że ostatnio mieliśmy taki trening, gdzie brakowało nam zawodnika i Piotrek bardzo chętnie do tych gier wchodzi. To była gra na małej przestrzeni, więc nie było tyle biegania, ile na całym boisku. Zawstydził chłopaków, z którymi akurat znajdował się w sektorze, bo były wyznaczone sektory, gdzie graliśmy. Jakieś zadania mieli konkretne, także Piotrek wyglądał najlepiej z nich, mimo że no, troszeczkę starszy od nich jest. Więc mi jako zawodnik może nie tyle byłoby wstyd, co byłbym pełen podziwu, że człowiek, który tak naprawdę no, nie trenuje na co dzień tyle, co ci młodzi chłopcy, jest w stanie zagrać, jeżeli chodzi o jakieś takie aspekty techniczne, dużo lepiej niż ci chłopcy. Także jeszcze daleka droga przed nimi, żeby osiągnąć poziom techniczny trenera Piotra. Czy zespół 100 minut 2 Olsztyn jest w stanie się utrzymać w czwartej lidze bez zawodników z pierwszego zespołu? Myślę, że zadanie będzie trudniejsze. Wiadomo, że też dochodzą kwestie tego, kto ewentualnie spadnie z trzeciej ligi, ile tych zespołów będzie grało w barażach i tak dalej. Natomiast no, to jest sport, tak? I ja wierzę w tych chłopaków. Wiem, że każdy z nich, idąc do dowolnego klubu tutaj w czwartej lidze, może nie każdy z nich, no bo nie oszukujmy się, no, jest paru zawodników, którzy tego poziomu pewnie nigdy nie przeskoczą, ale większa część tych chłopaków, idąc do klubów gdzieś tutaj w okolicy, zresztą byli też, grali, tak? Jest paru chłopaków, którzy przyszli do nas z czwartoligowych klubów, radzili sobie i to nie jest jakby problemem. Tutaj bardziej no, brakuje nam trochę tego doświadczenia, takiego wyrachowania w danych sytuacjach, może czasami kalkulowania, troszeczkę takiego mentalu, tak to nazwę, bo uważam, że umiejętności piłkarskie mają. Rozumieją tą grę, natomiast czasami tracą głowę, a mając przy sobie doświadczonych zawodników, jak choćby ostatni sparring, który graliśmy z Płomieniem Tużnica, no, wyglądało to kapitalnie, a tak naprawdę z jedynki był Radek Tuleja tylko, no, Kentaro, który wszedł w drugiej połowie. I powiem szczerze, że to był najlepszy nasz mecz pod względem takiego podejścia do spotkania, koncentracji,
na tym, co mamy zrobić. No i też umiejętności widać było, że są wysokie, więc mam nadzieję, że to po prostu w kolejnych meczach będzie jeszcze lepiej wyglądało. I też mówię o tym dlatego, że był u nas właśnie Radek Tuleja, który natchnął ten zespół w mojej ocenie, bo od początku był bardzo aktywny, bardzo dużo podpowiadał, ale też dawał nam jakość w takich sytuacjach, gdzie normalnie mielibyśmy problem z pewnymi rzeczami, żeby zrobić na boisku. On brał na siebie tą grę, potrafił wyjść powiedzmy z danego sektora, minąc nie wiem, dwóch, trzech zawodników, uspokoić to, przenieść piłkę na drugą stronę czy wyżej i ci nasi pomocnicy już resztę roboty powiedzmy gdzieś tam dokończyli. Więc jakby reasumując, jesteśmy w stanie się utrzymać, ale będzie to na pewno bardzo trudne zadanie, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia. A jak sytuacja kadrowa i zdrowotna przed tym pierwszym spotkaniem? No, trener już wspomniał, Maciek Kotarba i Całka grać nie mogą. Jak wygląda tutaj z innymi zawodnikami? Generalnie w okresie przygotowawczym nie było zbyt wielu takich dłuższych, długotrwałych kontuzji, urazów. Jeżeli już coś się działo, to były takie stłuczenia, powiedzmy, nie wiem, choroby, tak, przeziębienia. Więc na ten moment też wygląda to ok. Paru zawodników gdzieś się skarży na jakieś właśnie delikatne dolegliwości związane z jakimś zderzeniem, stłuczeniem, ale raczej nie jest to na tyle poważne, żebyśmy nie mogli z nich skorzystać w pierwszym meczu. W tej całej rundzie wiosennej będziecie grać większość spotkań na dajtkach. To chyba wasz w tym momencie też największy atut. No tak, to jest myślę nasz największy atut, jeżeli chodzi o takie kwestie organizacyjne. No bo jesteśmy w stanie dostosować ten terminarz tak troszeczkę pod siebie. Też mając na uwadze to, jak w jakie dni gra pierwszy zespół. No po to wiadomo, żeby też korzystać z tych chłopaków z jedynki. Natomiast no wiadomo, że tam też kwestie tego typu mogą zaistnieć. Gdzieś problem z boiskiem może być, tak? Bo wiadomo, że dajtki są obłożone przez kilka klubów. Z tego co wiem, Stomil nie ma pierwszeństwa, jeżeli chodzi o wybór terminu. To też mnie troszeczkę dziwi, ale okej. Więc no musimy to wszystko gdzieś tam po prostu sobie dostosować, pomanewrować trochę i ułożyć tak, żeby nam się to wszystko spięło. Ile w tygodniu drużyna rezerw ma treningów? Jak to wygląda? Taki mikrocykl przed takim meczem ze Zniczem codziennie. Poniedziałek zazwyczaj mamy zajęcia z trenerem przygotowania motorycznego. Część zawodników, która powiedzmy grała więcej, ma więcej ćwiczeń związanych stricte z regeneracją, z jakąś odnową. Zawodnicy, którzy grali mniej, mają ćwiczenia bardziej zintensyfikowane. Wtorek, środa, czwartek, piątek trenujemy, w weekendy gramy mecze. No tu też był problem z boiskiem, więc mieliśmy troszeczkę skrócone mikrocykle i zdarzało się, że graliśmy sparingi w piątki. No bo w sobotę, niedzielę boisko było zajęte, tak? Była zima, więc pierwszy zespół rozgrywał swoje sparingi, trenował, plus inne zespoły, czy nasze, tak, akademii, czy też zespoły tutaj innych klubów. I piątki po prostu ten jeden dzień krótszy mikrocykl, ale generalnie staramy się do maksimum wykorzystać ten czas, no bo tak jak wspomniałem, tego czasu na naukę za dużo nie mamy i po prostu no, ten okres troszeczkę dłuższy chcieliśmy dobrze wykorzystać. Trener już wspomniał, który sparing wam najlepiej wyszedł, a jaki był taki najgorszy? Czy na pewno, jeżeli chodzi o wynik, to porażka w Białymstoku, bo przegraliśmy 7-0. Zaraz wrócę do tego sparingu. I drugi sparing z Pisą Barczewo, tam chyba się skończyło 5 albo 6-3, już nie 3-6. Pamiętam. Okay. Także to był ten drugi sparing. Jakby z punktu widzenia takiego szkoleniowego, gorszym dla mnie meczem był mecz z Pisą Barczewo.
mimo że udało nam się strzelić trzy bramki, w drugiej połowie gdzieś tam nawet dominowaliśmy. O tyle no, mieliśmy sytuację taką, że mieliśmy chyba pięciu czy sześciu zawodników z pierwszego zespołu wówczas na boisku w pierwszej połowie i ten mecz przegrywaliśmy do przerwy 5-0, więc to było dla mnie no, takie najbardziej zaskakujące, ale też no, jakby ci chłopcy byli w bardzo ciężkim dla siebie okresie, bo to było w okresie tych intensywnych treningów natężonych i nie grali źle, żeby to też nie zabrzmiało tak, że ja gdzieś tam mówię, że ci z jedynki to się nie nadają czy coś, bo to nasi zawodnicy raczej popełniali błędy, które kosztowały nas bramki. Po prostu liczyłem na to, że ci nasi chłopcy, mając do pomocy zawodników o sporej jakości, lepiej sami wypadną, ale też myślę, że ich podejście do tego meczu już przed meczem gdzieś tam zakładało, że to będzie dla nas ciężka przeprawa, bo chyba troszeczkę zlekceważyliśmy po prostu przeciwnika. I skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast jeżeli chodzi o Jagiellonię Białystok, mam bramki, zainteresowany mogę wysłać, jak traciliśmy te bramki. To powiem szczerze, że nigdy nie byłem na takim meczu, nie uczestniczyłem w takim meczu, gdzie sami sobie strzelaliśmy bramki i to dosłownie, nie w przenośni. I ta gra wyglądała nieźle w pierwszej połowie, wyszliśmy naprawdę z dobrym nastawieniem. Natomiast no, mówię, naprawdę każda bramka, którą straciliśmy, mogliśmy tego uniknąć. Nie wynikała z jakiejś dominacji Jagiellonii, chociaż oczywiście była zespołem zdecydowanie lepszym, tylko po prostu z naszych zachowań, takich, które no, nie przystoją zespołowi seniorskiemu. W drugiej połowie wiadomo, zmiany gdzieś, no, każdego zawodnika chcieliśmy sprawdzić, chcieliśmy dać każdemu zawodnikowi zagrać. Trochę jakość spadła, więc no, ten mecz już taki był troszeczkę gorszy jakościowo, ale ta pierwsza połowa naprawdę, jeżeli chodzi o grę taką ofensywną czy budowę akcji, mógł się podobać. Jak to jest, jak nie wiem, trener Tarachulski oddeleguje na przykład trzech piłkarzy, to on wtedy mówi, na jakich pozycjach mają konkretnie grać, ile minut mają spędzić na boisku, czy tutaj trener ma pewną swobodę w ustalaniu składu? To znaczy, my staramy się zawsze respektować to, co nam trener Tarachulski przekazuje, czy Grzegorz Lech, z którym najczęściej rozmawiam o tych przesunięciach, czy Marcin Kuś, bo też zawsze jest na tych meczach. Natomiast no, na ten moment nie zdarzyło się, żeby była sytuacja jakaś, żebyśmy się zastanawiali, gdzie tego zawodnika dać. Tak? Tak jak gdzieś tam zostało to przykazane, tak robiliśmy i tak też nam pasowało, bo akurat na tych pozycjach tych zawodników wystawialiśmy. Natomiast myślę, że jeżeli potrzeba byłaby taka, że no nie wiem, brakuje nam zawodnika, który gra normalnie na wahadle, bo gramy trochę innym systemem, na wahadle u trenera Tarachulskiego, a my chcemy go dać wyżej, czy na skrzydło, czy powiedzmy na dziesiątkę, no bo wiemy, że sobie poradzi, a nie mamy kogo, no to myślę, że trener Tarachulski nie miałby jakiegoś wielkiego żalu do nas o to. Natomiast też bywa na naszych meczach, nawet na treningach zdarza mu się pojawiać. Jeżeli byłaby sytuacja, że gdzieś musielibyśmy taką zmianę zrobić, na pewno bym zapytał, czy to mu jakoś nie przeszkadza i nie burzy po prostu schematu czy planu działania. No właśnie, bo chciałem się też o to pytać, jakim ustawieniem będziecie grać i czy to będzie to samo co drużyny pierwszego zespołu, czy tu macie jakieś porozumienie tutaj ze sztabem szkoleniowym pierwszego zespołu? Rozmawialiśmy na ten temat między sobą, ja z Piotrkiem, przede wszystkim z Krystianem też. Rozmawialiśmy z trenerami z jedynki. Ćwiczyliśmy grę trójką również z tyłu, natomiast no, musimy patrzeć na to, jakich my zawodników mamy. Tak jak mówiłem, za bardzo czasu nie mamy, żeby ich teraz uczyć zachowań na poszczególnych pozycjach w jakimś innym systemie. Też jakby profil tych zawodników, który mamy, bardziej pasuje temu systemowi, w mojej ocenie, który wybraliśmy.
a też oni się lepiej czują, więc nie chcieliśmy po prostu wszystkiego zmieniać, żeby to, co zostało już zbudowane, a wiele dobrych rzeczy ten zespół posiada, czy posiadał, jak ja tu przyszedłem. Więc nie chciałem tego po prostu burzyć, odwracać do góry nogami, tylko dodać coś swojego i po prostu kontynuować tą pracę, która była już wcześniej zapoczątkowana. To co trener dodał od siebie dla tego zespołu w porównaniu z rundą jesienną? To znaczy powiem tak, nie wiem, inaczej, nie jestem w stanie do końca określić tego, nad czym trener Paweł, mój poprzednik, najbardziej, czy na co skupiał największą uwagę, więc też nie chcę mówić, że on tego nie robił, a ja zacząłem to robić, bo nie byłem na tych treningach. Byłem na jednym treningu jako zawodnik, bo chciałem się poruszać, więc ten trening był bardzo dobrze przede wszystkim zaplanowany i wszystko było robione z głową. Miało sens, więc tak jak taką małą dygresję, że trener Paweł to świetny szkoleniowiec. Natomiast ja chciałem, nawet już nie patrząc na to, co robił trener Paweł, chciałem po prostu, żeby zespół grał ofensywnie, nie bał się grać, próbował budować akcję od tyłu i skupiłem się przede wszystkim na tym, tak? Mamy jakiś swój model gry określony, mamy różne warianty tego modelu, także ten nasz model zakłada tak naprawdę cztery układy, w których ten zespół, mam nadzieję, będzie w stanie się poruszać. Więc można powiedzieć, że chcieliśmy, żeby ten zespół był w stanie dostosować się do sytuacji, jaka się pojawi na boisku, wybierając odpowiedni układ taktyczny, ale też nie zapominając o tym, że piłka ma dawać radość i chcielibyśmy, żeby to było widać po prostu, że ta piłka chodzi od nogi do nogi, że chłopaki się cieszą tą grą, a nie robią tego za karę. Z drugiej strony no mamy świadomość, że punkty to jest kwestia pierwszorzędna, więc też pewne rozwiązania ćwiczyliśmy czy narzucaliśmy po to, żeby być troszeczkę bardziej pragmatycznym w niektórych sytuacjach i żeby skupić się na tym, co przynosi punkty. Obawy są przed startem rundy? Myślę, że nie. Tak naprawdę ja jestem bardzo emocjonalny, jeżeli chodzi o piłkę nożną, czy jako zawodnik, czy teraz jako trener. Bardzo przeżywam, może nie tyle przeżywam, co analizuję i jakby każda porażka to jest porażka. Przegrany mecz to jest dla mnie ciężka sprawa do przetrawienia. Natomiast jakby też chcę, żeby to dobrze zabrzmiało. Sport jest bardzo ważny dla mnie, bardzo ważną dziedziną życia. Natomiast no są rzeczy też ważne, ważniejsze. Jeżeli przegramy mecz, no to będziemy dalej pracować, będziemy robić wszystko, żeby wygrywać, ale no nie będziemy z tego powodu gdzieś tam się chować czy kanałami przechodzić, bo myślę, że wiele osób mimo wszystko chciałoby być na miejscu tych chłopaków, którzy mają szansę w tej czwartej lidze pograć. Tak naprawdę cały świat w tą piłkę gra, a niewielu ma szczęście i sposobność, żeby w tą piłkę grać z różnych powodów, więc mówię, to nie są jakby obawy, wychodzimy, gramy, a co będzie, to będzie, czas pokaże i nie będziemy chować głowy w piasek, jeżeli się okaże, że coś nam nie pójdzie. I mam nadzieję, że moi zawodnicy też tak do tego podejdą, że po prostu wyjdą na każdy mecz z ambicją, z chęcią pokazania wszystkim tym, którzy gdzieś ich skreślili, którzy wylewają po przegranych meczach na nich przysłowiowe szambo, że oni to robią dla siebie, że są w tym dobrzy i tak naprawdę na każdy kolejny mecz wychodzą z takim samym nastawieniem, żeby te punkty po prostu zdobywać. No, są mentalnie gotowi na to, że ten początek rundy bardzo ciężki, bo już na dzień dobry Znicz Biała Piska, jeden z faworytów
Do awansu, później Mocna Tęcza Biskupiec, Mrągowie Mrągowo, Mamry Giżycko, Polonia Lidzbark, Warmiński i tak naprawdę gdzieś tam z Olimpią Olsztynek można na początku szukać tych punktów. punktów. Czy są gotowi? Myślę, że niektórzy tak, niektórzy gdzieś te trudności biorą na klatę i są w stanie się im przeciwstawić. Każdy człowiek jest inny. Dla niektórych to, że trener krzyknie, to już może być problemem, a innych to motywuje, dlatego zespół jako zlepek ludzi, charakterów, jako całość myślę, że są gotowi. Jako poszczególne jednostki, jeżeli ktoś okaże słabość, no to też będziemy musieli zareagować i po prostu poszukać kogoś, kto w jego miejsce wejdzie i tej słabości nie pokaże. A jeżeli chodzi o terminarz, no każdy mecz dla nas będzie wyzwaniem i ja nawet szczerze mówiąc nie analizuję tych meczów. Wiadomo, każdy kolejny mecz jest dla mnie ważny. Teraz mam nagranie sparingu jedynki, która grała ze Zniczem, więc sobie to przeanalizuję. Już po części to zrobiłem. Mniej więcej wiemy, co chcemy zrobić. I będziemy tak co mecz to sobie analizować, ale nie wybiegamy tak daleko w przyszłość. Każdy mecz dla nas jest, przynajmniej dla mnie, najważniejszy i mówię, czy to jest sparing, czy to jest liga, to tak samo chcemy wyjść i chcemy grać i chcemy wygrywać. Czyli nie ma trener jakichś tutaj założeń z liczby punktów w pierwszych 5 spotkaniach? Nie, znaczy wiadomo, że chce wygrać każdy mecz, tak? Po to się wychodzi na boisko i po to się gra, żeby wygrywać. I nie wierzę, że jest inaczej i myślę, że każdy tak do tego podchodzi. Jestem świadom tego, że te zespoły, z którymi przyjdzie nam rywalizować na początku, to są mocne zespoły, ale nie dzielę skóry na niedźwiedziu. Być może nie ma czego dzielić, tak? Ale nie zakładam żadnych scenariuszy, po prostu czas pokaże, bo mówię, jest wiele zmiennych, które będą o tym decydować i tak naprawdę dopiero po tych 90 minutach się okaże, czy te punkty mamy, czy nie. Jakby trener mógł zachęcić kibiców do przyjścia w niedzielę na Dajtki, to jakiego 100 mil możemy się spodziewać w meczu ze Zniczem Biała Piska? Ja nie chciałbym też tutaj żadnych deklaracji składać, tak? Jeżeli chodzi o to, jak my akurat w tym danym meczu będziemy wyglądać, że tak, przyjdźcie, bo na pewno tak będzie. Mogę tylko powiedzieć, jak bym chciał, żeby to wyglądało, a chciałbym na pewno, żeby zespół wyszedł zdeterminowany, pewny siebie, zespół, który potrafi sobie radzić z kryzysem, a wiemy, że piłka nożna jest taką grą, że w każdym meczu jakiś kryzys się pojawi, czy u jednego zespołu, czy u drugiego. I to jest kwestia, jak ten przeciwnik to wykorzysta lub nie. I mam nadzieję, że jeżeli u nas pojawi się jakiś kryzys, stracona bramka, nie zmienimy sposobu swojej gry. Będziemy chcieli dalej być zespołem, który atakuje, który chce zdobywać bramki. I który gra z zębem. To jest jakby nasz taki cel. Jak będzie, czas pokaże. Zobaczymy, jak drużyna Znicza na nas wyjdzie, tak to powiem. Jak się ustawią i na ile nam pozwolą, no bo to, co my sobie zakładamy, to jest jedno, a to, co przyniesie boisko i mecz, to jest druga rzecz. Więc ja jestem daleki od tego, żeby tutaj składać jakieś deklaracje, tak? Natomiast wszystkich prawdziwych kibiców zachęcam do tego, żeby przyszli, wspierali tych młodych chłopaków, bo myślę, że to jest dla nich bardzo ważne i potrzebne. A tym, którzy gdzieś tam nie do końca nam sprzyjają i nie znają tych chłopaków, nie wiedzą, jaką pracę ciężką wykonują na treningach, ile poświęcają i po prostu dlaczego to robią, to po prostu niech dalej piszą te obraźliwe komentarze, niech dalej będą nieszczęśliwi w życiu i ja oczywiście życzę im wszystkiego najlepszego, ale nie popieram takich zachowań i uważam, że najpierw samemu trzeba coś osiągnąć na danej płaszczyźnie,
czy mieć pojęcie na jakiś temat, żeby kogoś oczerniać, czy po prostu wylewać szambo, bo ja tego nigdy nie zrozumiem. Może tu wychodzi ta cała tutaj otoczka, jaka panuje w klubie, no bo niestety pierwszy zespół w strefie spadkowej, drugi zespół też na ten moment jeszcze nie, ale w barażach. No nie za dobrze się dzieje na ten moment w Stomilu i tutaj jakby może to też nie jest jakby w kierunku jakby samych tych piłkarzy, a tego co się dzieje wokół znaczy, całego Stomilu. Ja czasami przeglądam to, co ludzie piszą, czy po przegranym meczu pierwszego zespołu, czy drugiego. I wiele jest takich komentarzy, że zawodnicy im się nie chce biegać, że to wkłady do koszulek, że trenerzy to w ogóle nie mają pojęcia, że prezesi to w ogóle nie wiedzą, co oni tam robią w tym klubie. Nie wiem, skąd to się bierze, że jest 40 milionów tutaj, powiedzmy plus minus w Polsce, w Polaków, tak? I każdy jest trenerem, sędzią, lekarzem. Wszyscy o wszystkim wiedzą najlepiej i się wypowiadają. Myślę, że najpierw warto by było przyjść, nie wiem, zobaczyć, jak wygląda trening na przykład, z czym się chłopaki mierzą. Wiadomo, że czasami tak jest, że po prostu sportowiec jest słabszy, tak? Albo nie daje sobie rady w rywalizacji z silniejszym przeciwnikiem, który też przecież trenuje i też dąży do tego, żeby być lepszym. Więc takie pisanie, że ten jest taki czy owaki, się nie nadaje, jakby no dla mnie to trochę jest słabe. A wracając do tego, do tych opinii, że u nas się źle trenuje, czy się jakoś tam, nie wiem, trenerzy się nie nadają, bo też ostatnio czytałem o jakimś przegranym meczu chyba z Tomilu, z Chelsea, gdzie są wyselekcjonowani zawodnicy praktycznie z całej Anglii, podejrzewam, wczesno dojrzewający, że trenerzy się nie nadają, że w ogóle taktyki nie wiemy, jak uczyć, tak? Że technika to też nie wiemy, o co chodzi, że nie ma w ogóle trenerów od techniki. No takie jakby wywody dziwne, gdzie tak naprawdę ten człowiek, który takie komentarze pisze, pewnie nawet tego meczu nie oglądał, żadnego trenera z Tomilu gdzieś tam nie wszedł w jakąś konwersację, czy nie wie nawet, co ten trener robi. A ja zawsze powtarzam, jeżeli chcesz, to przecież są kursy, można zrobić papiery, można przynieść do klubu, zatrudnić się, czy tak samo wejść do zarządu. Podejrzewam, że ludzie, którzy tam siedzą, też chętnie przyjmą w swoje grono człowieka, który ma pojęcie o tym, co się dzieje w sporcie. I rozumiem oczywiście frustrację kibiców, no bo Stomil to jest klub, który no jest klubem z ogromnymi tradycjami i gdzieś tam myśląc o tym regionie, Stomil zawsze to jest pierwszy klub, który gdzieś przychodzi na myśl. Ja sam jako dziecko oglądałem mecze Stomilu. Mam kolegów, którzy grali w Stomilu w Ekstraklasie i darzę ten klub jakąś taką sympatią, czy darzyłem zanim tu przyszedłem. Natomiast no to też ta frustracja, jakby myślę, że to powinno się troszeczkę objawiać w inny sposób, raczej chęć jakiegoś takiego logicznego rozwiązania problemu, jakiejś dyskusji, a nie pisania obraźliwych komentarzy, bo nie wiem, jaki to ma cel. Chyba tylko taki, żeby ulżyć tej osobie, która to pisze. I przepraszam za taki długi wywód, ale gdzieś to mnie zawsze denerwowało. Okej, ja nie mogę mówić za innych, ale na przykład powiem za siebie. Przy budowaniu tej drużyny od początku mówiłem, że ten zespół nie utrzyma się grając całą młodzieżą z akademii czy ściąganej z Polski, że ten zespół potrzebuje doświadczonych zawodników, którzy mają chociażby tu w regionie obycie w rozgrywkach czwartej ligi, starsi piłkarze, którzy byli tu by na stałe, jakby przy zespole, nie, że z jedynki schodzą, tylko żeby cały czas trenowali, bo Stomil już przerabiał grę młodzieżą w czwartej lidze i wtedy też się zakończyło spadkiem z ostatniego miejsca i wtedy zespół został wycofany z rozgrywek czwartej ligi. No i jakby trener za to nie odpowiada, ale no tego na przykład nikt nie chciał słuchać, tak? No nie udało się skompletować tej kadry takiej, chociaż wiem, że no okej, jest ten argument, że nie ma tych pieniędzy, ale no szkoda byłoby znowu
tego, że zgłasza się zespół Mhm. Stomilu do czwartej ligi i przez to i tak Stomil jest mało lubiany w regionie, bo gdzieś tam wpycha się na siłę do tej rozgrywek czwartej ligi i jak już się wpycha, to już nie potrafi nawet uratować tej czwartej ligi. I co będzie, jak my spadniemy znowu, wycofamy tą drużynę? Nie wiem, jakie są plany w przypadku spadku, bo myślę, że nikt takiego scenariusza nie zakłada, przynajmniej o tym nie mówi. Wiem, że ma powstać trzecia drużyna, czyli taki zespół, który gra powiedzmy w piłce seniorskiej, ale gdzieś w tych niższych ligach, żeby chłopcy po prostu się ogrywali i żeby troszeczkę to środowisko seniorskie poznawali. I zgodzę się z tym, że należałoby ten zespół jakby rozpocząć budowę od ściągnięcia czy od jakiegoś stworzenia takiego kręgosłupa w postaci tych doświadczonych zawodników. No bo faktycznie bez tego, no nie oszukujmy się, ja to przerabiałem w zespole, w którym byłem poprzednio jeszcze jako grający trener. Oczywiście nie trenowałem tego zespołu, ale pracowałem w akademii w Escoli, gdzie też jeszcze grałem. I praktycznie tylko ja byłem zawodnikiem, powiedzmy starszym, doświadczonym. Reszta to byli chłopcy w podobnym wieku, praktycznie 2,5, 2,6, którzy grali w tej piłce seniorskiej. I mimo tego, że fajnie graliśmy w piłkę, gdzieś te kluczowe momenty decydowały o tym, że przegrywaliśmy mecze. Złożyła się jeszcze reorganizacja ligi i finalnie z tej ligi spadliśmy, też czwartej ligi. Więc no tak, to faktycznie jest bardzo ciężkie zadanie. Też zastanawia mnie to, dlaczego, znaczy może wiem dlaczego, tak, bo lepiej płacą gdzieś tu w klubach ościennych i ci chłopcy, którzy są ze Stomilu, praktycznie gdzie nie pojedziemy na jakiś sparring, to każdy, czy każdy, większość tych chłopaków miała epizod w Stomilu, tak, czy to w pierwszej drużynie, czy w zespołach juniorskich, to byli no, wyróżniający się juniorzy, którzy się nie przebili tutaj do pierwszego zespołu, rezerw no, nie było. Albo były, ale po prostu gdzie indziej płacili lepiej, no i ci chłopcy tam szli. Dlatego no myślę, że warto byłoby się zastanowić, jak tych chłopaków tu zatrzymać, jak zbudować silny drugi zespół, te rezerwy tak zwane, no bo potencjał jest, tak? Tylko że ci chłopcy cały czas gdzieś nam uciekają, no a ciężko jest ich zatrzymać, nie mając zaplecza finansowego. Nie jestem w stanie odpowiedzieć tak na szybko, jak to zrobić, żeby ich tutaj zachęcić. Myślę, że takim głównym przyczynkiem ku temu, żeby zostali, no to jest ten pierwszy zespół, tak? No ale wiadomo, że pierwszy zespół tych wszystkich chłopaków nie jest w stanie pomieścić, tak? Co gorsza, jakby nie ma teraz takiej wizji, żeby na to młodzież stawiać w tym pierwszym zespole, bo zespół walczy o utrzymanie. No a tak, wcześniej walczył o awans i gdzieś tam jakby nie było takiej wizji, żeby tą młodzież wprowadzać. No zawsze jest, znaczy tak z tego wynika, że zawsze jest niewłaściwy moment na to, tak? Aczkolwiek ja myślę, że to też nie jest tak do końca, bo jeżeli ten zawodnik przewyższałby tych, którzy są w pierwszym zespole, to myślę, że żaden trener nie strzelałby sobie w kolano i takiego zawodnika nie odsuwał od składu. Wiadomo, że też często jest to kwestią jakiegoś zaskoczenia, no bo są chłopcy wychowankowie naszej akademii, którzy są pod pierwszym zespołem. Na razie nie dostali szansy, a jeżeli dostali szansę, to też nie do końca może ją wykorzystali. Może gdyby, nie wiem, ten mecz, powiedzmy, który gdzieś tam dostali jako szansę, wyszedłby im lepiej. Może tych szans dostawaliby więcej, no ciężko mi powiedzieć, tak? Natomiast no, trzeba się zastanowić, czy ci chłopcy, którzy pukają do drzwi pierwszego zespołu, czy oni faktycznie będą stanowić jego siłę, a mówię, gdzieś wpychanie w cudzysłowie kogoś do pierwszego zespołu tylko po to, żeby tamten wychowanek był, no to też myślę, że się mija z celem. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Znaczy wiemy, jaka jest wizja klubu, tak, że chcemy tych wychowanków stopniowo wprowadzać. Nie wiem, na ile w tym sezonie jesteśmy w stanie to zrobić właśnie z racji tego, że no, walczymy w tym momencie o to, żeby się wydostać z tej strefy spadkowej, więc tutaj też kwestie psychologiczne mają znaczenie, a nie każdy młody zawodnik też jest w stanie to dźwignąć, więc jakby taki młody zawodnik
No, trenerzy też ja ich rozumiem, że wolą postawić na zawodnika bardziej ogranego, doświadczonego, który po prostu tą presję jest w stanie wytrzymać i który też w takich sytuacjach prawdopodobnie się w przeciągu swojej kariery znajdował. Trenerze, no 100 mil 2 walczy o utrzymanie, miał trochę czas przeanalizować tą górną część tabeli, kto tam może się pokusić o awans do trzeciej ligi? Znaczy tak, no przeglądałem. Wiem, że wiadomo, z liczby Apiska w tym momencie tak lideruje, jest Polonia, Lidzbark Warmiński. Granica Kętrzyn gdzieś tam też jest blisko, natomiast z tego co wiem, no to też trochę się u nich posypała kadra, jakieś kontuzje. Teraz część zawodników wypadła, czy wypadnie prawdopodobnie za kartki, bo tam jakieś czerwone kartki w ostatnim meczu się pojawiły. Więc podejrzewam, że oni troszeczkę punktów potracą. Z kolei no widziałem Znicz, tak, który grał z naszym pierwszym zespołem i bardzo fajnie to się gdzieś tam oglądało, to się oglądało. Zespół Znicza pokazał, że to jest mocny zespół. Graliśmy z Polonią Lidzbark Warmiński. Tam się skończyło naszą porażką 2-0. Ale myślę, że to był mecz, który też bardzo dobrze nam wyszedł i też można powiedzieć, że momentami prowadziliśmy grę. Także ciężko mi powiedzieć, który zespół finalnie awansuje, ale myślę, że któryś z tej dwójki może, nie wiem, Dobre Miasto gdzieś tam się włączy o jakąś walkę o coś, aczkolwiek nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ile oni tam punktowo, jak to wygląda. Bo wiem, że zrobili ciekawe transfery, natomiast nie wiem, czy to jest, czy to nie jest zbyt duża różnica punktowa i czy będą w stanie powalczyć. No, DKS ma na ten moment 9 punktów straty do lidera Polonii Lidzbark Warmiński. Ja obstawiam osobiście awans Znicza Białapiska, chociaż bliżej mi już, tak jak miałbym wybierać z tym pod względem takim kibicowskim, to bym widział Polonię Lidzbark Warmiński, no bo ona tutaj bliżej Olsztyna i mam tam trenują na Dajtkach w czwartki, zdaje się. Także mam tam też kolegów, tak więc jak miałbym tak to porównać, ale no myślę, że piłkarsko tutaj Znicz Białapiska porobił takie transfery, tam jest nastawienie, są doświadczeni już w tej trzeciej lidze, chcieliby tam znowu wrócić i znając prezesa, właściciela tego klubu, no to myślę, że są w stanie to zrobić, że są tak. Chociaż prezes Polonii Lidzbark Warmiński to też ambitny człowiek, więc tam podejrzewam, że będzie bardzo ciekawa rywalizacja do samego końca, a fajnie jakby Stomil tam gdzieś im po te punkty pozabierał. No tak, no liczymy na to, że z tymi powiedzmy zespołami topowymi coś się uda ugrać. No ale faktycznie no pierwszy mecz no bardzo ciężki, no bo kandydat do awansu i wiadomo, że oni też wychodzą z nastawieniem takim, że nie mogą z nami punktów stracić. No także zobaczymy. No. Na pewno będziemy chcieli sprawić niespodziankę, ale czy to się uda, no to mówię, wiele czynników musi się na to złożyć. No to ja tak od siebie dodam, że warto też, można przychodzić na te spotkania na Dajtkach, bo gdzieś tam w każdym tym zespole można spotkać właśnie byłych piłkarzy z Tomilu, zobaczyć jak sobie radzą, jakaś też taka podróż sentymentalna, jak kogoś to tak mocno interesuje, to w Zniczu Arkadiusz Mroczkowski i Michał Świderski, to byli piłkarze właśnie z Tomilu. Po tym sparingu akurat już dwa sparingi tak wymarzłem, że nawet nie miałem czasu z nimi porozmawiać, myślę, że teraz będzie lepiej. Tu są pytania, czy będziemy prowadzić transmisję. Z tego meczu ze Zniczem przeprowadzimy transmisję na żywo dla tych kibiców, którzy nie mogli, będą się w niedzielę wybrać na Dajtki, chociaż my gorąco zachęcamy, żeby przyjść. W niedzielę na Dajtki, w sobotę na Piłsudskiego 69A, mecz z Tomilu ze Stalą, Stalowa Wola. Te transmisje z meczu rezerw, jeżeli to te terminy nie będą się kolidować, to będziemy chcieli robić jak najczęściej. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli komentować te spotkania zwycięskie, bo w rundzie jesiennej, no tylko jedno spotkanie, takie mieliśmy przyjemność, zwycięskie 2-0 z Motorem Lubawa. No ten początek rundy nie był tak za dobry, bo porażka w Biskupcu, porażka w Mrągowie no z tych praktycznie naszych chyba transmisji. Tych porażek kilka pod rząd było, nie wiem, chyba w szóstej czy siódmej kolejce, tak? Jakiś punkt pierwszy Stomil zdobył.
tego co kojarzę gdzieś tam jak przeglądałem, ale mogę się mylić. Pierwsze punkty, ja też zerknę, nie chcę tutaj. Z Polonią, tak? Tak, zwycięstwo w Iłowie. To też będą kluczowe spotkania właśnie z Konstraktem Lubawa, z Polonią i Iłowo. Gdzieś ten dół tabeli, żeby tutaj... No tak, no tam też obserwowałem ruchy, jeżeli chodzi o jakieś tam transfery, więc też ci przeciwnicy nie śpią i gdzieś tam się wzmacniają. Także no na pewno to będzie taki pojedynek, który no będzie myślę kluczowy, jeżeli chodzi o to nasze powiedzmy utrzymanie tej pozycji, na której teraz jesteśmy. Okej, trenerze, dziękuję za przybycie do studia. 56 minut, rozmawialiśmy na żywo. Wywiad będzie do tworzenia, kto dopiero pod końcówkę dołączy, będzie cały czas już niedługo na 100miloszyn.pl. Trenerze, no co, dziękujemy i powodzonka, tak, żebyśmy mogli w czerwcu tutaj spotkać się w dobrych nastrojach. Przeanalizujemy wtedy te wszystkie spotkania, jasne. Tak jak w grudniu z Piotrkiem Krztoniem, 2 godziny ponad tej analizy, no troszeczkę nie było trochę smutniejszych nastrojów, bo tylko 7 punktów po rundzie się najmniej. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie tych punktów więcej, za to trzymamy kciuki i już powodzenia w pierwszym meczu ze Zniczem Biała Piska. Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich, żeby wspierali nas, dopingowali. Myślę, że dla chłopaków to też jest ważne, że nie robią tego tylko dla siebie, ale też starają się dawać radość ludziom, którzy akurat na te dajtki postanowią się wybrać. Także dziękuję bardzo i zapraszam.